Państwu. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Dniem, który na trwałe zapisze się na kartach historii naszej szkoły. Dzisiaj gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej otrzyma imię Polki zasłużonej dla oświaty, związanej przez lata z naszym miastem, działaczki społecznej, wspaniałej nauczycielki, gorącej patriotki i orędowniczki postępu. Otrzymamy imię założycielki pierwszego gimnazjum żeńskiego w Dąbrowie Górniczej, imię Emilii Zabickiej. Mam zaszczyt serdecznie powitać przybyłych na tę uroczystość gości. Witam śląskiego wicekuratora oświaty, pana Jerzego Zawarczyńskiego. Bardzo serdecznie witam zastępcę prezydenta Dąbrowy Górniczej, pana Zygmunta Górskiego. Chciałabym powitać zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Tadeusza Ortycha. Witam naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, panią Iwonę Krupę. Witam wizytatora kuratorium oświaty, panią Krystynę Wiące. Witam przedstawicieli związków zawodowych, panią Krystynę Michalską, prezesa. Zaproszenie przyjęli również pracownicy Muzeum Miejskiego Szydlarka i Dzieńskowego Serdecznego. Witam serdecznie przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej w osobie pani Ireny Miołek. Niezwykle serdecznie i gorąco witam przedstawicielki absolwentek Szkoły imienia Emilii Zabickiej. Serdecznie pani witam, pani Jadwiga Jarczow. To jest patronat. Informacji szukaliśmy w różnych źródłach.
rozpoczynając od słowników, które podają, że patron to opiekun, obrońca, protektor, święty orędownik, a patronat to sprawowanie, roztaczanie opieki, protektorat. Oba te wyrazy pochodzą z języka łacińskiego, w starożytnym Rzymie znaczyły patronus to właściciel beneficjum, pan, wzór, a patronatus to opieka patrona nad wyzwoleńcem. Najbardziej zainspirowało nas znaczenie słowa patronus, czyli wzór dla nas godny naśladowania. Kiedy w klasach samorząd uczniowski prowadził akcję typowania kandydatów na patrona naszej szkoły, najczęściej pojawiały się nazwiska pierwszego prezydenta Dąbrowy Górniczej, Lecha Piwowara, kilku pisarzy polskich, polityków, a także propozycja nadania imienia Polonii Amerykańskiej. Były propozycje poważne, z odpowiednim uzasadnieniem i humorystyczne, raczej nie do wykorzystania. Jak wiemy, zwyciężył projekt nazwy szkoły o brzmieniu Gimnazjum nr 3 imienia Emilii Zalickiej. Jej pamięci poświęciliśmy specjalne wydanie Gazetki Szkolnej Redakcji pod Lubą. Wybór patrona jest dla każdej placówki wydarzeniem wyjątkowym. Musi to być bowiem osoba godna naśladowania, poświęcająca się działalności społecznej, artystycznej, charytatywnej, a przede wszystkim związana z miejscowością, w której znajduje się szkoła nosząca jej imię. Osobą ze wszechmiar właściwą w patronowaniu naszej szkoły gimnazjalnej jest mieszkanka Dąbrowy Górniczej, wybitna działaczka społeczna, pedagog z czasów, kiedy Polska nie istniała na mapie Europy jako suwerenne państwo, a nasze miasto terytorialne należało do zaboru rosyjskiego. Emilia Zalicka urodziła się w Kostomłotach. Była córką właściciela ziemskiego Władysława Zalickiego. Kształciła się w pensji Pauliny Krzywobłockiej w Warszawie. Została nauczycielką matematyki oraz historii polskiej. W 1900 roku przeniosła się do Dąbrowy Górniczej przy ulicy 3 Maja i odtąd jej życie związane było z dziejami gimnazjum, które cechowała atmosfera polskości. Wbrew zakazom władz carskich, w jego murach słyszano jedynie narodowy język, krzewiony ducha patriotyzmu, przygotowywano młodych Polaków do życia w wolnej i demokratycznej Polsce. Emilia Zawicka jako dyrektor stworzonej przez siebie placówki wprowadziła w program nauczania wiele nowości. Należały do nich m.in. zajęcia wychowania fizycznego, wyjazdy wakacyjne, dożywianie, propagowanie czystości higieny osobistej w czasach okrutnej rusyfikacji, tajne komplety dla starszych uczennic klas 6 i 7, kształcenie zawodowe dla tak poszukiwanych nauczycieli ludowych. Jako patriotka i orędowniczka tzw. sprawy polskiej przez długi czas wspierała walczących o narodową tożsamość rodaków. Wśród wielu materiałów dotyczących życia i działalności Emilii Zalickiej odnaleźć można wypowiedzi jej wychowanków, współpracowników, tych, którzy ją cenili, a pamięć o tej historycznej postaci pielęgnują do dzieci. Warto podkreślić, że honorując imię swojej nauczycielki, wychowanki gimnazjum ufundowały nową tablicę nagrobną na mogile, w której spoczywa. Napisem zaczerpniętym z wiersza Juliusza Słowackiego: niech żywi nie tracą nadziei, przed narodem niosą oświaty kadaniec. Władze miasta przyznały także pośmiertnie Krzyż Zasługi w dowód wielkiego uznania dla osoby Emilii Zawickiej. Przy ulicy 3 Maja odsłonięto tablicę upamiętniającą 90. rocznicę powstania pierwszego gimnazjum rzymskiego. A z inicjatywy Rady Miasta jedna z dąbrowskich ulic miała nosić imię bohaterki. Bogaty zbiór informacji, stosownych dokumentów, fotografii odnaleźć można w zbiorach Biblioteki Miejskiej, a życie i działalność Emilii Zawickiej stały się nawet tematem pracy naukowej. Emilia Zawicka swą ofiarną pracą na rzecz dąbrowskiej oświaty i polskości zasłużyła ze wszech miar na podziw, uznanie i patronowanie szkole gimnazjalnej. W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty pod tablicą na ulicy 3 Maja i na grobowcu Emilii Zawickiej.
dobry. Dlaczego tu przyszliśmy? Ponieważ cykl w naszym kolejnej lekcji będzie dotyczył oświaty na terenie naszego miasta od początku XX wieku. Rozpakujcie się. Mam dla was kilka informacji. Na koniec lekcji zostawcie mi swoje zeszyty. Chciałabym również, abyście metodą projektu edukacyjnego przygotowali tematy, które wam za chwileczkę zaprezentuję. Podzielcie się na dwie grupy. Wybierzcie liderów. Dla grupy pierwszej, dla grupy drugiej i przystąpcie do gromadzenia materiałów. A oto temat. Dla grupy pierwszej, ludzie zasłużeni. Dla dąbrowskiej oświaty od początku XX wieku. Dla grupy drugiej, oświata na terenie naszego miasta w trudnych czasach zaborów i tuż po wyzwoleniu Polski. Spotkamy się za tydzień. Wtedy to grupa Agaty przedstawi nam swój projekt. Tak, za chwileczkę wam je rozdam. Czy jesteście gotowe? Tak. Zaczynajcie. Nasza grupa, której liderem jestem, skupiła się na poszukiwaniu informacji na temat ludzi zasłużeni dla dąbrowskiej oświaty od początku XX wieku. Korzystaliśmy z encyklopedii, książek, broszur, materiałów udostępnionych przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Muzeum Miejskie Sztygarka. Szukaliśmy ponadto w internecie. Zacznijmy od tego, że w 1900 roku Dąbrowa Górnicza to osada awansowana do rangi miasta dopiero w 1916 roku, ale wciąż uznawana za oświatową i kulturalną głęboką prowincję. Wtedy powstaje w naszym mieście pierwsza prywatna szkoła ogólnokształcąca dla dziewcząt przy obecnej ulicy 3 Maja 10. A wydarzenie to wiąże się z nazwiskiem założycielki i pierwszej pani dyrektor Emilii Zawickiej. Zgromadziliśmy się wraz z przedstawicielami władz carskich, by po raz pierwszy otworzyć drzwi szkoły budynku ogólnokształcącej dla dziewcząt. Wprawdzie uczyć się w niej będą Polacy, ale nasze rosyjskie władze z rozkazu najjaśniejszego cara zatwierdziły program nauczania. Oddaję głos założycielom, pani Emilii Zawickiej i pani Helenie Prażmowskiej. Mamy nadzieję, że w murach tej szkoły uczyć i wychowywać się będą świadome rosyjskiej historii i kultury mieszkanki naszego mocarstwa. Pragnę wyrazić głębokie zadowolenie, że udało nam się w prywatnym domu przy ulicy Klubowej 10 przygotować szkołę dla dziewcząt. Myślę, że znajdziecie u nas drugi dom, zdobędziecie wiedzę, a przyjaźnie zaowocują na całe życie. Prosimy o przecięcie wstęgi i otworzenie drzwi naszej szkoły po raz pierwszy. Zapraszamy zebranych do zwiedzania sal lekcyjnych, pokoi dla uczennic, miejsca, gdzie zamierzamy prowadzić lekcje gimnastyki i higieny. Dziewczęta z pewnością będą czuły się tu dobrze, a rodziców zapraszamy zawsze w wolnych od lekcji chwilach. Prosimy bardzo za nami. Thank you.
dziewczęta. Dzień dobry, pani dyrektor. Usiądźcie, proszę. Spotykamy się na lekcji arytmetyki. Ćwiczyć dziś będziemy obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych. Przygotujcie pajety. Czy wszystkie panny są obecne? Tak, pani dyrektor. Wczorajsze zdarzenie podczas lekcji gimnastyki to nic poważnego. Tereska czuje się dobrze. Nic się nie stało. I mam tylko zaczerwienione kolano. Cieszę się, że podobają wam się nowe zajęcia z gimnastyki i higieny. Zanim jednak przejdziemy do zadań, czy wiecie, jak wyglądała mapa Polski jeszcze nie tak dawno? Nie, pani dyrektor. Zbliżcie się, dziewczęta. Nasze biedne państwo sięgało kiedyś swymi granicami od Morza Bałtyckiego na północy po Czarny na południu. Za czasów Zygmunta Starego było olbrzymim mocarstwem w Europie. Dlaczego więc nie istniejemy jako państwo? Nie ma nas na mapie, mówi się nam, że należymy do Rosji. Kiedyś widziałam u papy w biurku stare dokumenty i mapy. Na jednej z nich widniała Polska. Wiecie, że nie możemy mówić o tym głośno? Nie chcę nawet myśleć, co stałoby się, gdyby usłyszał nas carski żandar lub ktoś od nich. Dlaczego musimy posługiwać się tym dziwnym, obcym językiem? Utraciliśmy niepodległość za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był złym politykiem. Papa wspominał, że byli tacy Polacy, patrioci, którzy walczyli o niepodległość, ale okazało się to zbyt trudne. Z rozkazu najjaśniejszego cara. To wszystko na dzisiaj. Żegnam was. Do widzenia, pani dyrektor. Upomina nas, że używanie ojczyzny.
Polakami. To właśnie chciałam usłyszeć. Nie mogę zabraniać dziewczętom mówienia w języku polskim. Nie zrezygnuję z nauczania w duchu patriotyzmu. Nie poddam się represjom. Musimy być jednak ostrożniejsze. Co pozostanie przyszłym pokoleniom, jeżeli zapomnimy o naszej historii i dorobku kulturowym? Czy żądają odpowiedzi? Nie. Bezwzględnego posłuszeństwa. Muszę wracać do dziewcząt. Chciałyśmy omówić program rajdu. Miejmy nadzieję, że scouting stanie się bardziej popularny wśród dziewcząt. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Potrzeba, abyśmy trzymały się razem. Poznawały się, pomagały sobie. Odnaleźliśmy informację, że w 1908 roku zamknięto szkołę pani Emilii Zawieckiej, a przyczyną było używanie jej w jej murach języka ojczystego, uczenie polskiej historii i literatury. W 1909 roku utworzono jednak w miejsce szkoły ogólnokształcącej dla dziewcząt szkołę handlową, a następnie pierwsze prywatne gimnazjum żeńskie kierowane przez panią Emilię Zawicką. Wśród uczennic coraz bardziej popularne staje się harcerstwo. Daje możliwości integracji, spotkań i pomocy. Co o tym sądzicie? Jak można pomóc?
Niektóre nasze koleżanki są w trudnej sytuacji. Może urządzimy w szkole zbiórkę ubrań i pomocy szkolnej. Albo zorganizujemy jakąś akcję, dzięki której zdobędziemy pieniądze na dożywianie. A jeśli uda zebrać się większą kwotę pieniędzy, ufundujemy książki, zeszyty i inne potrzebne rzeczy. Macie wspaniałe pomysły. Musimy je omówić z panią dyrektor i innymi nauczycielkami.
nauczycielka pierwszej z ducha i czynu Polskiej Uczelni Żeńskiej w Dąbrowie Górniczej. Niska, przygarbiona, siwa, o dużych, czarnych, matowych oczach, o głosie cichym, głuchym, postać szara, codzienna. Był to charakter głęboki i twardy. Patriotka żarliwa, działaczka niesłomna, pani Emilia Zawicka. Należała do tych cichych siłaczek. Więtrzyła ona i nauczycielki, i uczennicy dla strzelców. Dostarczała żywność, przyjmowała na obiady, dawała noclegi. Organizowała wiece, odczyty, obchody. Dziś nam nie trzeba słów, lecz czynu. Trzeba na tego ludzi czynu. Trzeba się rodzić, by powstawać, by nowe życie ziemi dawać, a nie by od niej brać. Trzeba ją ciągle nową czynić, nową i coraz lepszą czynić. Stawiać zamysły w swych pałacach i same wielkie, dobre prace, bo nas jest na to stać. A kiedy weźmie się do dzieła, przebogatego ludzi dzieła, to kraj nasz będzie w szczęściu bawić. Przyszłość nas będzie błogosławić za pracę, za nasz trud. Niech więc każdy przy swym długu, przy swojej pracy, szczęścia duchu, stanie i orze, i pracuje. Nie wart jest życia, kto próżnuje, bo życie to praca cud. Dąbrowie ulice,
i która tak samo jak pani Zawicka wpajała w nas patriotyzm. Była zresztą wychowanką w Warszawie, kiedy studiowała biologię. Była wychowanką córek Józefa Piłsudskiego i wiele, mimo że wtedy były różne okresy w życiu, opowiadała nam, jak to było właśnie w Warszawie. Jak to trzeba pamiętać o Polsce, o ojczyźnie, o wszystkim. Dlatego z wielkim wzruszeniem obejrzałam to wszystko i jestem dumna, tak jak pisze w książce wspomnieniowej, jestem dumna, że jestem absolwentką tej szkoły, a teraz jestem dumna, że szkoła, że gimnazjum nr 3 otrzymało nazwę naszej cudownej pani Emilii Zawickiej. Dziękuję. Jest bowiem dowodem na to, że można sensem i celem swego istnienia uczynić naukę, dobro, bezpieczeństwo, troskę o drugiego człowieka, a tym samym rozwijać ducha patriotyzmu i podtrzymywać poczucie tożsamości narodowej. Pragniemy, aby postać Emilii Zawickiej była inspiracją do działań dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych w naszej szkole. Pragniemy czerpać z jej działalności cele i drogowskazy na drodze, którą będziemy zmierzać. Seneca powiedział, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, wiatry pomyślne nie będą ci wiały. Wybór Emilii Zawickiej na patrona naszej szkoły jest dowodem na to, że my już wiemy, dokąd zmierzamy. Proszę pana prezydenta, pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta o wręczenie aktu na imię. Szanowni Państwo, szanowni zebrani, droga młodzieży, jest mi niezmiernie miło, że z upoważnienia i w imieniu Rady Miasta mogę wręczyć, dokonać aktu wręczenia nadania imienia szkole. Pozwólcie, że ten akt odczytam. Akt nadania imienia szkole Dąbrowie Górniczej. Na podstawie uchwały Rady Miasta nr 9 przez 182 przez 2003 z dnia 28 maja 2003 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej nadaje gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej ulica Dąbrowskiego 17 imię Emilii Zawickiej i ustala nazwę szkoły w brzmieniu gimnazjum nr 3 imieniem Emilii Zawickiej. Podpisał przewodniczący Rady Miasta Robert Kośmar. Dąbrowa Górnicza, 30 października 2003 roku. Niech mi miło będzie, panie prezydencie.